RL Exchange, szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League, w odcinku, w którym zagramy sobie rankedy 3x3, no i pogadamy też trochę o tym, dlaczego ostatnio nie było odcinków, jak to będzie wyglądało w najbliższej przyszłości. I gra z nami generalnie Seba, bez voice chata, bo tak chcę sobie dzisiaj nieco więcej pogadać po prostu. I mamy w teamie chyba Growli, nie wiem czy to nie jest pros ogólnie, z tego co kojarzę. Ostatnio nawet przed chwilą w sumie graliśmy mecz ze Scrapkillą, czyli z Mistrzem Świata, więc nie wiem, czy nie będzie też jakichś odcinków potem z takiego komentowania replay właśnie na Mistrzów Świata, bo ostatnio się to ich trochę potrafiało, więc jeżeli chcecie, to dajcie znać, to również coś takiego przygotuję, a w międzyczasie sobie tutaj porozmawiamy, tylko chwila skupienia się też przyda, bo wolałbym nie przewalać rankedów. No więc tak, no przede wszystkim ostatnio, nie wiem, kto wiedział, ten wiedział, kto nie wiedział, ten... O kurczę, nie wiedział. Ale przez praktycznie miesiąc internet mi nie działał, znaczy co jakieś 20 minut mi przerywało połączenie, więc teoretycznie jakieś tam relacje albo odcinek na Tilt się mogłem nagrywać, ale no niestety strasznie to morale psuło i zwyczajnie nie miałem ochoty. I w międzyczasie zdążyłem jeszcze rękę złamać i cały czas mam ją w gipsie teraz jak gram, palec inny rozciąć, więc no generalnie ostatni czas był średni. Też mi motywacja do grania z Rocketa spadła, ale mam nadzieję, że sobie pogramy więcej. Tutaj bombka i wsiadło, dobra, 1-0, więc oczywiście fajnie teraz będzie więcej sobie pograć, to znaczy więcej, no aktualnie za niedługo akurat 2 tygodnie mnie jeszcze w mieszkaniu nie będzie, więc w najbliższym czasie jeszcze może być różnie z tymi filmami, ale myślę, że końcem listopada się ich pojawi więcej. Jeszcze wiele osób na pewno zadaje pytanie odnośnie... A, nie trafiłem, za wysoko poleciało, ale Seba tutaj dobija i ładnie, 2-0. Wiele osób jeszcze zadaje pytanie odnośnie usunięcia wymian z Rocketa. I oczywiście uważam, że jest to bardzo słaba decyzja, czy to pod kątem jakiegoś RL Exchange'a, czy tak dalej. Swoją drogą na RL Exchange'u teraz macie pewnie jakieś eventy, zniżki. Jest to ostatnia chwila, żeby kupić jakieś kredyty poza gierką i przedmioty, więc jak ktoś chce, to oczywiście przypominam, że możecie to zrobić i z kodem EDEK zawsze jeszcze macie 3% zniżki legendarne. Dostałem klapsa. I też generalnie ostatnio miałem taki jakiś dziwny okres, że mimo tego, że w sumie jak oglądam Rocketa, to najbardziej lubię w sumie pooglądać, jak jakiś dobry zawodnik sobie gra, w sensie dobry zawodnik, no po prostu jak prosi, których w miarę lubię, grają sobie rankedy, a ja ostatnio miałem jakiś taki mental, że nie chciałem nagrywać rankedów, bo to było zbyt podstawowe, no takie jakieś, nie wiem, mało, to generalnie ambicje sobie jakoś tak wjechałem i myślę, że teraz po prostu będę się też starał więcej po prostu zwykłych odcinków z rankedów powrzucać, bo mimo wszystko są one fajne do oglądania. Ja je lubię i też możecie dać znać, czy wy je lubicie, ale myślę, że tak raz w tygodniu nie zaszkodzi tryhardowy odcinek. Nie będą to jakieś spocone soboty, bo te nazwy też już są chyba przestarzałe. Pierwszy meczek wygrany elegancko, ale z Growlim w teamie to nie było najcięższe. A nawet on miał SSL-a, prawdopodobnie zawodnik top 100. Oczywiście zaraz to sobie sprawdzę, bo do tytułu też by się przydało. Rankedy 3x3 no top 100, o tak. Gdzieś tutaj powinien być skurczyłek, ale go nie widzę, bo miał 1940 kilka MMR-a. O jest, numer 43 na świecie, więc odcinek z top 100 to już clickbaitik w tytule będzie, czy tam na miniaturce. Generalnie ostatnio fajnych teammateów i przeciwników trafiam na tych trójkach, no i generalnie jak już chcę grać w Rocketa, to właśnie odpalam te trójki. Jakoś najbardziej mi ten tryb siedzi ostatnio, jest taki... Fajnie sobie można drużynowo pograć. Ale tutaj... Ciśniemy już na tryhardzie kolejne spotkanie. Bang. Ja tu jeszcze mogę do dołu pod nim, ale nas nie schallenge'ował, to w sumie mogłem sfejkować. Nie, Xelty wyleał się. No dobra, Xelty. Morale trzeba zbudować, piszemy, nic się nie stało i lecimy dalej. Ogólnie miałem sobie zapisać, o czym gadać w tym odcinku mniej więcej, ale oczywiście tego nie zrobiłem. I mam wrażenie, że jeszcze z 2 wątki pominąłem, co chciałem poruszyć, ale to może mi się zaraz przypomni albo już w kolejnych filmach, to zobaczymy. Dobra, Hatrix tutaj nadciąga. Jak go challenge'uję, żeby double tapa nie zrobił. Fajnie będzie tutaj zabrać setkę, żeby przeciwnicy nam już tutaj nie boost starwowali za bardzo. Okej. Okay. Xelty z fejkiem, idealnym wręcz. Zobaczmy sobie. Ja tutaj tylko na bloka mogę, ale to jest całkiem groźny chyba dla nich, bo powinni mieć mało boosta. No dobra, teraz zabrał setkę, ale tego możemy... Kurczę, ten teammatek jakby... na razie chyba się rozgrzewa. Warm-upik to jest dla niego. Ja się cofnę, pozbieram boosta. Jest dobra sytuacja, to może być gol. Blisko, szkoda. Ustawmy.
I zgarniamy tą piłkę sobie do prawej. Tutaj może dostaniemy podanie po skrzydle. Jeden zdemowany, drugiego już nie dam rady. Ale znowu jest groźna sytuacja. Jakub nadciąga. Dobra. A to jakoś przebije i mają w sumie ciężką sytuację. Xelty. Dobra. O kurde, to jest przeciwnik. Dobra, nie strzelił w bramkę. Musiałem jakoś spróbować to blokować na wszelki wypadek. Hetrix coś nad swoją bramką świruje, co się często kończy bardzo źle dla drużyny defensywnej. Ale tutaj akurat się tak nie skończyło. Nie wiem, jakim cudem wjechałem pod niego, żeby dostać demo. Trzeba mieć też talent. Ale double top pick, nie udało się. Dobra, podajmy do prawej. Jakoś do prawej do teammate'a, a jak nie do teammate'a, to do siebie. Xelty z szansą, ja nie bumpnę. Znowu Seba z szansą, ale nie ma w świetle bramki go. I nie, no nie mogę, że znowu to wybite zostało. Tutaj powinno być wybicie. Ja zagram do prawej, do teammate'a. To skrzydła, ale on chyba odpuścił niestety na samym początku. Jednak i tak jest dobra sytuacja. Jeszcze prawie by to bramką było. Xelty. Proszę, nie bądź in. Dobra, nie jest w bramce naszej. Już jest bardzo niebezpiecznie. Xelty się wywalił. O dobra, nie jest to gol. Nie wiem jak... Dobra, było blisko. Ja tutaj spróbuję jakieś 50, dobre. Trzeba bitnięty. Ja nie mam boosta. I nie mam nic. O, dobra, nie stracimy go przynajmniej od razu. To też jest bardzo niebezpiecznie. Dobra, po skrzydle do Seby. Seba tam sobie zagarnął boosta. Sobie podlecę. Spróbujemy dośrodkować Xelty z szansą. No nie. Dobra, ten strzał był fatalny jakby. Prosto w defensora. Ale jeszcze może będzie jakaś okazja? Jak to? Uderza XLT. Dostał spam, co za obrona tutaj na web. A nie klikam FF-a, jeszcze może damy radę z kick-offa strzelić, to wtedy go za golem wejdzie. Niestety był w trakcie flipa, w momencie kiedy oni oddawali strzał, przez co nie mógł zareagować. Generalnie jak przeciwnicy kopią w piłkę, to starajcie się unikać flipowania, bo wtedy nie możecie nic zrobić. To może skutkować właśnie straceniem takiej oto bramki. Ja mu podałem już. A to raczej jest przegrana niestety. Okej. A przegrana, ale no nie zawsze się wygrywa. No dobra, możemy zagrać jeszcze jeden meczek w sumie. Szybko znalazło kolejne spotkanie. Tym razem mamy w drużynie Grejo, który nie wygląda jakoś potężnie, ale może zaskoczy pozytywnie. Ma pierwszą szansę ku temu. Jeszcze rozskoczył. Przebił, więc jest okej. Ja to jeszcze jakoś uderzę. Bump na bramkarzu? Nie. Grejo coś próbuje. Chyba nie zagra, bo mi da za bardzo. A jak zagra, to i tak jest nasza piłka. Dobra, podam to sobie do prawej. Może wejdzie. A, to za bardzo. W ich zasięgu dałem. Żeby sobie zaufał w pełni. Chociaż... A szkoda, że nie dam radę bumpnąć, ale i tak w sumie teammate był akurat nieprzygotowany. A to kopnę i zagram do mida, do naszego teammate'a. Proszę, bądź. Aj, dobra. Grejo trochę spanikował. I bomba w prawy ten. Dobra, siedzi. Udało się to strzelić. W miarę dobre miejsce wybraliśmy do dodania strzału. To, że generalnie ostatnio, ze względu na to, że praktycznie nie gram w tego roketa, to farma być może jest nieco niższa. To znaczy być może, na pewno jest nieco niższa. Też pewnie z tego względu nie chce mi się grać jedynek i dwójek, bo wiem, jakby to pewnie szło. W momencie, kiedy tam dużą rolę odgrywają mechaniki, a tutaj to właściwie rotacją i ustawianiem się nadrabia. Więc sprawna ręka nie jest aż tak bardzo potrzebna. Dobra, my go kopniemy. Trochę za mocno go kopnąłem, bo przez to jeszcze setkę zebrał. Jest bardzo awkward. No nie, i strzelił. Dobra, followujemy kick-offa. Nie strzelimy z tego gola, ale... Żeby nie stracić, to już jest sukces. Zbierzmy sobie, asykuruję długi słupek. Asykurujemy dalej. Ja to wybombię. Oni nie są dobrze ustawieni pod takie wybicie. A tutaj jeszcze... O! Kopnięcie! A szkoda, że jakiś ziomek się ustawił na asekuracji. Już w ogóle tamten demo nie dostał, to też ciekawe. Bez boosta, ale sobie stoję w tej bramce. Będzie leciało coś groźnego, to może dam radę obralić. No co tutaj za padaka gaming się robi. Dobra, nie mam cały czas boosta. Mam radę to jedynie jakoś oddalić na ułamek sekundy. Jakiś blok.
Dobra, Seva nadciągnął z odsieczą. I znowu musi masakurować, bez boosta. Seva zebrał. I wybija idealnie do naszego teammate'a. Jest setka zebrana, więc powinno być nieco lżej. Chociaż, no nie, co by nie mówić, dalej jest nieprzyjemnie. Seva to jakoś wyprowadza. Fliknął jednego. Teammate'ik nieco spóźniony, Seva dostał demo. A to blokuje tylko, no nie, no jest straszna defensywa. No z tym Grey'o raczej nie zgrywamy się najlepiej. Nie mamy dominacji boiskowej. Ale takie mecze też trzeba wygrywać. Takie mecze też często są przede wszystkim. Zbierzmy tą setę, proszę. Git. Jeszcze to jakoś spróbuję bloknąć. Dobra. Seva tam znowu skapał przeciwnika. W końcu wyszliśmy z defensywy i przejęliśmy inicjatywę przynajmniej na sekundę. Ja to lecę kopnąć, żeby oni tego nie mieli. Przeciwnik, teammate skopał go. Ja podaję do mida do Sevy. Nie udało się czegoś większego zrobić, ale jest okej, tak? Trafiłem w boosta. Natomiast dalej mamy tutaj inicjatywę sekundowo przejętą. Seva na to leci, to ja odpuszczam. I tak trochę... Oni mają znowu piłkę. Ale na ułamek sekundy, aby... Ja to spróbuję do środka dośrodkować. Cofamy się za naszego ziomka. Nie mam boosta znowu. I znowu jest wygodnie. Dobra, muszę to kopnąć. Kopnijmy sobie do lewej ścianki. Tutaj jakaś przebitka. Znowu przebitka. I będzie raczej overtime. Nie przewiduję, żeby tutaj się jeszcze coś miało stać. Chociaż jakby co robi się coraz groźniej. Nie powiem, że nie. Ten teammate strasznie odpuszcza piłki. Dobra, jakiś kick-off go dla nas by się przydał. Dawaj, Grey, opikujesz. Ty, jest szansa, nie? Dobra, zdążyłem dzięki bumpowi jeszcze to jakoś wyprzedzić przeciwnika. Ja sobie na to lecę. Dobra, chyba trafiony. Przez co Seva jest w stanie z psycholem wybijać. Ale jest bardzo dobra okazja, nie? A szkoda, że ten Jakob zdążył. Do prawej? Nie zdążę, ale no nie, słupek. Najgorzej na świecie. Dobra, jest setka, ja się ustawiam na podanie. Jakby wybicie poleciało. Tutaj też. Już bardziej na wybicie. Okej. Szkoda, że nie trafił tego fajnie. On może teraz wygra. I strzał. A zablokował mnie. Szkoda. Blisko znowu była. Teammate zniszczony, ja to muszę bloknąć. Słabą piłkę mają bardzo. Taka wybitka, właściwie oddanie. Dobra, muszę to blokować, bo inaczej będzie lipa. Seva sobie tutaj radzi, nie ma boosta. Dobra, ja to wybiję. Jeszcze gol z tego będzie, no nie mogę, jaka bramka wylewowa na zakończenie. Należało im się jeszcze kopa dostać, nawet nie zauważyłem, że gościa kopnąłem. Dobra, więc bilans meczu 2-1. MMR-y zawsze tam przynajmniej trochę do góry. Myślę, że właśnie fajnie będzie przytryhardować w tym sezonie i wbić jakiegoś wyższego SSL-a, postarać się do top 100 może wygrindować. Chociaż w zasadzie będę miał 2 tygodnie pod koniec sezonu, żeby spróbować wbić wyższą rangę. Więc tego czasu nie będzie szczególnie dużo, no ale jakby można spróbować, czemu nie? Ale tak już teraz bez przedłużania, to oczywiście zapraszam do zostawienia suba. W najbliższym czasie przewiduję, że odcinki powinny nieco częściej się pojawiać niż ostatnio, bo ciężko zrobić, żeby były rzadziej. No i to by było już na tyle. Elo, elo.